No widać jednak, że nie wszyscy w telewizji publicznej no, są tak z technologią. Pan ma problem z tą telewizją publiczną. Został pan proste pytanie. Tak, że pan kłamie. Mamy Spider-Manem, czym kim mamy taki, pan jest takim naczelnym, pan redaktor jest naczelnym, chodzącym szczekaczem, chodzi po różnych konferencjach prasowych i szczeka jak taki mały, wypuszczony piesek na łańcuchu. Nie, to pan szczeka. Jak taki, wie pan, jak taki piesek bez zębów, ten pan to robi. Jakbyście chcieli widzieć obraz redaktorów telewizji publicznej właśnie, który prezentuje ten pan, to każdy na wsi widział, że więcej hałasu w gospodarstwie zrobi taki mały pies, który nikogo nie ugryzie, ale będzie szczekał i narobi dużo hałasu. I to jest właśnie dzisiaj telewizja publiczna. W zagrodzie wypuszczony pies, a najlepiej jest mieć, jakby ktoś chciał, trzy takie psy. Jak macie trzy takie małe psy, to chodzą, szczekają, robią dużo hałasu, złodziej najprawdopodobniej nie wejdzie. Oni chcą tak zaszczekać, bo pewnie mają w tym jakiś cel. I dla mnie to jest wielki ból. Ja obiecuję wam wszystko. Agrounia zrobi wszystko, żeby telewizja publiczna znów była normalna. Żeby ludzie, którzy tam pracują, mogli realizować swoją misję publiczną, którą obiecali nam mieć studiując, pewnie też za nasze pieniądze, bo pewnie studiował pan publicznie i pan ma też obowiązek względem nas wszystkich, żeby realizować ten cel. A robi pan z siebie niestety pośmiewisko. To jest skandal. Pan ja studiowałem, nie wiem, czy pan studiował, pan na razie robi się. Nie, Michał Kołodziejczak, Michał Kołodziejczak nie studiował. Michał Kołodziejczak chciał pracować na wsi, prowadzić gospodarstwo. Moją wiedzę zgromadziłem taką, jaką dużą, jaką potrzebuję, by mi do tego wystarczyła, ale dziś widać, że można nie studiować i można być mądrzejszym od pracownika telewizji publicznej.